Ostatnia sesja Rady Gminy w tej kadencji za nami. Radni dyskutowali na niej m.in. o wysokości podatków, jakie od nowego roku płacić będą mieszkańcy gminy Słupno. Tu dobra wiadomość, decyzją radnych wzrosną one, ale nieznacznie. Podatki, te podatki lokalne, czyli od naszych nieruchomości, od środków transportowych, dla rolników, również od gruntów rolnych, one należą tej grupy dochodów własnych gminy, są bardzo istotne, bo te podatki, które dzisiaj już stawki uchwalimy, one już zadecydują poniekąd o dochodach w przyszłym roku, 2019. I w naszej gminie od początku było takie wyważone podejście, czyli zawsze pamiętaliśmy o tym, że to jest dochód, nie można w jakiś sposób drastyczny obniżać, ale z drugiej strony nigdy nie przerażaliśmy naszych mieszkańców, że poprzez te podatki, przez ich podnoszenie chcielibyśmy dzięki temu uzyskać nie wiadomo jakie dochody. Te podatki zostaną na tym poziomie, który jest aktualnie. Oczywiście będą zindeksowane o stopień inflacji. Radni obniżyli średnią cenę skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa naliczania podatku rolnego, z 54,36 zł na 40 zł. Podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych wzrósł nieznacznie, zaledwie o stopień inflacji. Strażacy ochotnicy to w większości gmin, na nich spoczywa troska o bezpieczeństwo. Są na miejscu wypadków, przy pożarach, ale również możemy na nich liczyć, gdy trzeba zabezpieczyć gminną imprezę. Ci z gminy Słupno otrzymali nowy sprzęt. Trafił on do druhów z Cekanowa, Gulczewa, Mijakowa, Słupna. Uzyskane były właśnie środki finansowe z Ministerstwa Sprawiedliwości, z Funduszu Sprawiedliwości. To była kwota 17 tysięcy złotych. Łącznie za tę kwotę kupiono 2 torby ratownicze, 2 latarki samoładujące, bosak teleskopowy oraz sprzęt do oznakowania terenu, czyli takie drobne rzeczy, które były przekazane jednostkom w Cekanowie, Gulczewie oraz Słupnie. Zależało mi na tym bardzo, ponieważ od początku, jak jestem wójtem, staram się wspierać Ochotniczą Straż Pożarną. Sprzęt zakupiono z programu Starostwa Powiatowego w Płocku oraz programu Ministerstwa Sprawiedliwości. Oba zadania były współfinansowane przez Urząd Gminy Słupno. Ważną rolę tu spełnia także Urząd Gminy, który dofinansowuje w określonych procentach zakup tego sprzętu. Tu z Urzędem Gminy współpracuje nam się dobrze w tym zakresie i nie mamy żadnych powodów, żeby mieć inną opinię i ocenę. Znak czasu w postępie technologicznym, on tak szybko mija i tak szybko następuje, że trzeba ten sprzęt unowocześniać i dlatego ten nowoczesny sprzęt trafił do nas. Ochotnicze straże pożarne cieszą się największym zaufaniem społecznym. Ich służba, trud, a przede wszystkim ratowanie życia i mienia ludzkiego zasługują na szczególne uznanie. Pogoda sprzyja pracom w terenie. Każdą chwilę wykorzystują drogowcy. W gminie Słupno trwa budowa ścieżki rowerowej na odcinku Święcieniec-Miszew-Kostrzałkowskie. Rozpoczęliśmy prace przygotowawcze. W tym momencie jeszcze przed zimą trwają prace ziemne, przestawianie ogrodzeń, wycinka drzew. Pierwsze prace nawierzchniowe powinny się zacząć jeszcze w listopadzie. Ścieżka obejmuje swoim przebiegiem tras od Miszewka-Strzałkowskiego do Święcieńca, prawie 4,5 km w nawierzchni asfaltowej. Prace powinny zakończyć się w drugim kwartale przyszłego roku. Ich koszt to 2 miliony złotych. Inwestycja w całości finansowana jest z budżetu gminy.